Cześć, cześć. Pozwólcie, że podzielę się z Wami taką historią realną, prawdziwą z wczoraj. Dzisiaj w trakcie modlitwy Pan pokazał, przypomniał po prostu i dość mocno pokazał tą historię, jak prosiłem Pana o to, żeby zobrazował, jak obecna sytuacja wygląda w Jego Kościele, ale też prosiłem o samego siebie, żeby Pan też pewne rzeczy pokazywał bardziej obrazowo, bardziej tak praktycznie, codziennie i co z tym można zrobić, tak na, no po prostu, żeby Pan objawiał. No i w tym momencie przypomniała się taka sytuacja dosłownie z wczoraj. Dwoje dzieci się bawi, chłopczyk, dziewczynka, już tam mniejsza o imiona. I w pewnym momencie po prostu wspólnie się bawią. W pewnym momencie ta dziewczynka i chłopczyk tak po prostu patrzą na siebie, widać, że po prostu chcą tego wspólnego kontaktu i tak po prostu sprawia im radość, przyjemność przebywanie razem. No i się tam bawią jakimiś zabawkami. Wszystko jest fajnie. No i czuć po prostu taką dobrą więź, taką miłą, fajną atmosferę. I w pewnym momencie ten chłopczyk zaczyna wziąć tą zabawkę, tak widać, że po prostu jest zainteresowany, tak się zaczyna bawić, jest trochę skupiony na tej zabawce i w pewnym momencie ta dziewczynka wyciąga rękę i zaczyna uszczypać tego chłopaka i najciekawsze jest to, że ona nie robi tego celowo, tylko po prostu tak z ciekawości. Tak jakby się chciała bawić i szczypie tego chłopaka. I ten chłopak tak trochę się zdziwił, tak popatrzył na tą dziewczynkę i tak po prostu trochę nie wiedział, co zrobić. Taki skołowany był, trochę był zainteresowany tą zabawką, a trochę też czuł taki... ja to wyczułem jako strach. Jako taki dyskomfort, taki strach związany z tym, że co się dzieje, co się stanie teraz. Jak zareaguje tak albo inaczej, to co się stanie. I mnie to osobiście zabolało w chwili, kiedy ta dziewczynka uszczypnęła tego chłopaka. I pomimo tego, że no, nie byłem ojcem tych dzieci, to po prostu poczułem taki smutek, że no... Tak chciałem im powiedzieć, no ale dzieciaki, no bawcie się, a nie szczypcie się, tak, na nawzajem. Natomiast zaciekawiło mnie podejście tych dzieci, bo te dzieci nie były z taką agresją nastawione na siebie, żeby ze sobą walczyć, tylko po prostu tak jakby się chciały bawić cały czas. I tak w pewnym momencie ta dziewczynka tak jakby w ramach zabawy uszczypnęła tego chłopaka z taką jakby ciekawością na zasadzie, a zróbmy taką zabawę, zobaczmy, co się stanie, tak? No i ta dziewczynka uszczypnęła tego chłopaka z takiej po prostu no, ciekawości. I ten chłopak też z takiej ciekawości tak jakby chciał zobaczyć, no jak bardzo można mnie szczypać. Taka zabawa, jak bardzo, nie wiem, jakie mocne cierpienia mogę przyjąć, tak? I natomiast sama ta sytuacja taki ból wywołała no, we mnie i po prostu no, nie chciałem, żeby tak było. Natomiast chwilę później, bo dosłownie chwilę to trwało, no i zaraz później i dziewczynka i chłopak znowu zaczęli się bawić. Natomiast co było ciekawe, bawili się dalej, jakby zapomnieli o tej sytuacji i ta cała radość z zabawy zakryła tą sytuację i dalej się bawili. Natomiast już nie było kontaktu wzrokowego. Coś jakby już uciekło, coś już nie było jak wcześniej. I bawili się jeszcze chwilę wspólnie, to jakby nigdy nic, radość, śmiech się pojawiał, po prostu zabawa dalej sobie dalej się ciągnęła i w pewnym momencie nie było tego kontaktu wzrokowego i dopiero po kilku chwilach po prostu i dziewczynka i chłopak nagle poczuli, że chcą się bawić oddzielnie. No i się po prostu rozeszli. No i pytałem,
pana, jak to przedstawić. I pan podał taką myśl, że taką po prostu myśl usłyszałem, że Krzysiek, jak zgromadzacie dzieci razem, to czym się kierujecie? I no ja tak mówię, no raczej nam zależy na tym, żeby jak najwięcej dzieci się spotkało razem, żeby się po prostu wspólnie bawili. I wtedy poczułem, że to samo uczucie ma ojciec w stosunku do swojego kościoła. I ojciec chce po prostu zbierać dzieci razem. Natomiast jednocześnie automatycznie od razu przyszła druga myśl ze strony złego. Taka, że im bliższy kontakt pomiędzy wierzącymi, tym bardziej te rany są bolesne. I po prostu poczułem takie zapewnienie, że szatanowi też zależy, żeby zbierać ludzi razem, po to, żeby się jeszcze mocniej ranili. Im bliższy kontakt, im bardziej zacieśniona relacja, to te rany będą coraz mocniejsze. I wtedy pan podał taką myśl, że nie my zostaniemy rozdzieleni, czy przez szatana, czy przez Boga, tylko my sami możemy doprowadzić do momentu, kiedy po prostu no, społeczność będzie się kruszyć. Nie ze względu na to, że szatan wygra, nie ze względu na to, że ojciec zacznie rozdzielać, tylko ze względu na to, że tak jak te dzieci, po prostu w pewnym momencie każdy pójdzie w swoją stronę. Dlatego, że okej, była radość z tej zabawy. Nikt nie robił celowo, tak jak ta dziewczynka nie było wyczuć takiej agresji, wiecie o co chodzi, tylko po prostu bardziej zabawę. I ta radość z zabawy przytłumiła ten chwilowy ból. Natomiast pan dał taką myśl, że to im bliżej te dwoje dzieci będą, im częściej się będą bawić, im więcej czasu będą ze sobą spędzać, i to zachowanie się nie zmieni, to jedno drugiego będzie ranić coraz mocniej, coraz częściej. Aż w pewnym momencie to dziecko, tak jak w tamtej sytuacji, po prostu początkowo będzie brak kontaktu wzrokowego, później będzie bawienie się już w grupie, ale swoimi zabawkami, a później będzie rozejście. Po prostu dlatego, że to będzie naturalna decyzja. I wtedy taki smutek też poczułem na zasadzie, no ale panie, czemu tak musi być? Czemu o taką no, błahostkę społeczność ma się rozsypywać? No i z takim po prostu, z taką myślą chciałem się z wami podzielić. Ogólnie ta historia to był też taka składowa, tylko takiej też większej, ciężkiej dla mnie sytuacji, też ciężkiego przesłania, ale to może na kiedy indziej. Natomiast no, proszę każdego z was, żeby też skonsultował to z Duchem Bożym, co Pan chce pokazywać nam jako społeczności, jako też indywidualnie każdemu z nas odnośnie zachowania, odnośnie tego, w jaki sposób traktujemy innych wierzących i z perspektywy tej dziewczynki, i z perspektywy tego chłopaka. No, mi pozostaje tylko po prostu się tym podzielić, natomiast Pan też pokazał mi jednocześnie, że czasami jak coś mówię, to tak jakby miecz obosieczny był, tak? Z jednej strony jest ostrze, ale z drugiej strony też jest ostrze i dzielę się tym przede wszystkim dlatego, że mnie to osobiście dotyka i pokazuje Pan tę sytuację, kiedy też jestem w ramach tego chłopczyka, gdzie po prostu ranię brata, ranię siostry i tak mówię, Panie, zabroń mi tego, nie chcę tego robić. I automatycznie z drugiej strony, że ja jestem raniony, czuję, że to wyrządza mi krzywdę i czuję jednocześnie taki strach przed tym, że
Może to nie jest właściwy moment, może to, żeby zareagować, może będę czekał, aż zobaczę, co się dalej stanie, albo przytłumię ten ból tą zabawą, tą radością, która dalej występuje. No po prostu to jest trochę głębsze, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Dobra, to kończę, żeby się nie rozgadywać. Dzielę się tak na żywo, na gorąco. Niech Was Bóg błogosławi. Trzymajcie się, dobrej niedzieli i z Bogiem.